Perico Hapizio MPC 3002-3502, czyli wszystkie maszyny z tak zwaną dwójką kolorową. Wiadomo, bęben czarny około 1000, bęben kolorowy około 2000. Co zrobić, żeby zaoszczędzić? Wystarczy kupić oryginalny moduł bębna, czarny, nawet jeżeli wymieniamy cyjan, magenta, yellow, zawsze kupujemy oryginalny, czarny moduł bębna, czyli ten element, od kserokopiarki Ricoh Hapizio MPC 3500-4500. Oczywiście ten moduł nam nie wejdzie do maszyny z dwójką, ale pokażę Wam, co zrobić, żeby wszedł. Najpierw trzeba go rozkręcić, wyjąć wtyczkę. To jest moduł 3502. Co ja tu chciałem zrobić? Aha, zdejmujemy klips, żeby rozpołowić unit. Dobra, wykręcamy dwie śruby i zdejmujemy ten profil. Rozpoławiamy unit. O, może będzie łatwiej, jak to łożysko się na chwilę wyjmie. Dobra, to jest developing, więc to nas nie interesuje. Kupując oryginalny bęben do MPC 3500, czarny, bo jest najtańszy, otrzymujemy w pudełku taki element. Ale on nie będzie nam chciał pasować do maszyny z dwójką. Trzeba coś przerobić. Mianowicie, pierwsza rzecz, bierzemy pilnik i z tyłu jest wtyczka. Wtyczkę spiłować trzeba tutaj pod takim kątem, zwykłym pilnikiem. Piłujemy. Ja już to spiłowałem, żeby nie marnować czasu wcześniej. Wtyczka musi być spiłowana, bo inaczej nie będzie chciała wejść do maszyny. To musimy zrobić. Druga rzecz, którą należy zrobić, bierzemy konektor, tak jak on wchodzi do maszyny, i zamieniamy miejscami dwa konektory. Wyciągamy jeden konektor, wyciągamy drugi konektor przy użyciu jakiegoś cienkiego szpikulca. No może nie jest najłatwiejsze, ale wystarczy tutaj wcisnąć czymś płaskim i te dwa przewody nam wyjdą. Zamieniamy je miejscami i ten moduł 3500 jest gotowy do zainstalowania w MPC 4502 do wszystkich maszyn z dwójką. 3002-3502. Teraz tak. Wyciągamy z maszyny nasz stary, zużyty moduł bębna. Ten od maszyny z trójką. I przekładamy przednią małą budowę i wkładamy starą wywoływaczkę. Czyli to. Odpinamy wtyczkę. Z drugiej strony to samo co w starym bębnie. Zdejmujemy zawleczkę. Tu akurat nie ma, bo mi gdzieś wypadła, ale to nie ma znaczenia. Zdejmujemy to łożysko, będzie nam łatwiej. I zabieramy naszą starą wywoływaczkę, bo ona będzie nam potrzebna.
Łączymy ją z naszym nowym tanim bębnem. Nie wszedł na swoje miejsce. Przerobiona wtyczka z naszego modułu idzie tutaj tymi kanalikami. Do bazy trzeba kabel elegancko ułożyć, żeby nie było problemów z obudową. Ok. Idziemy na drugą stronę. Wkładamy tu lejkę. Ona jest ścięta z jednej strony i to ścięcie musi iść na dół. Dobra. Ja mam taką zableczkę, bo mi łatwiej, ale oryginalnie jest metalowa. I przykręcamy, uwaga, front przykręcamy od naszego starego bębna. Czyli od dwójeczki. Ok. Teraz tak, wtyczka jest przerobiona, działa. Ta wtyczka jest spiłowana, więc wejdzie do maszyny, ale jest jeszcze jeden problem. Jest jeszcze jeden mały problem. Otóż trzeba usunąć bolec. Już Wam pokazuję, o co chodzi. Jeżeli przerabiamy bęben czarny, to właściwie nie ma problemu. On wejdzie w swoje miejsce. Ja teraz tam przybliżę. To jest miejsce, gdzie wchodzą dwa bębny. Jeżeli wkładamy czarny bęben, nie ma problemu, bo nic tu nie ma. Tylko ścinamy wtyczkę. Natomiast jeżeli przerabiamy kolorowy bęben, musimy usunąć tą blachę. Ją trzeba albo odgiąć, tak jak pokazuję na zdjęciach, albo można ją wykręcić. Zabezpieczenie producenta. Przy czarnym tego nie ma. Czarny wkładamy i nie ma tematu. Natomiast przy każdym kolorowym jest taka blacha, trzeba ją usunąć. Dobra, teraz zobaczymy. Wkładamy nasz cyjan. Cyjan wszedł. I teraz wkładam nasz czarny unit po przeróbce. Oczywiście też wszedł. Nic go nie blokuje. Wtyczka weszła na swoje miejsce. Bolca przy czarnym nie ma. W ten sposób, kupując bęben czarny do 3500, możesz go zastosować tu. Pozdrawiam. Życzę.